Szanowni, w tym filmie chciałem omówić rozwiązanie kolejnego zadania, w którym będziemy korzystać zarówno z własności liczb pierwszych, jak i z własności kongruencji. No i ja może tu się przesunę. Pamiętacie, co to są kongruencje, relacje przystawania. A przystaje do B modulo. Właściwie powinienem powiedzieć, że A i B są liczbami całkowitymi. A B jest liczbą naturalną, większą od zera. A mówimy, że A przystaje do B modulo M, jeżeli M dzieli różnicę A minus B, albo to jest równoważne stwierdzeniu, że reszta dzielenia A przez M jest taka sama jak reszta dzielenia B przez M. No i może przy okazji powiem, że kongruencję można na przykład dodawać stronami, tak jak zwykłe równania, no bo jeżeli A jest, przystaje do B, a C przystaje do B, C przystaje do D, modulo ta sama liczba całkowita dodatnia M, no to znaczy, że M dzieli A minus B i M dzieli C minus B, C minus D, no ale to znaczy, że M dzieli też sumę albo różnicę tych dwóch wyrażeń. No jeżeli dzieli sumę A minus B dodać C minus D, no bo dzieli każdy ze składników tej sumy, no to tę sumę można zapisać teraz jako A plus C odjąć B plus D. A jeżeli zapiszemy różnicę tych dwóch wyrażeń po prawej stronie, no to tę różnicę można zapisać jako A minus C odjąć B minus D. No i z tego pierwszego, w tym pierwszym przypadku oznacza to, że A plus C przystaje do B plus D modulo M, a w drugim przypadku oznacza to, że A minus C przystaje do B minus D modulo M. No, są bardzo proste operacje algebraiczne. No i uczyliśmy się też, czy mówiliśmy o takiej bardzo przydatnej własności. Otóż okazuje się, że wprawdzie są trzy możliwe reszty z dzielenia liczby całkowitej przez 3, ale jeśli chodzi o dzielenie kwadratu liczby całkowitej przez 3, to tylko są dwie możliwe reszty. Albo 0, jeżeli liczba dzieli się przez 3, albo 1, jeżeli się przez 3 nie dzieli. No więc można, okazuje się, używać tego narzędzia do analizy różnego rodzaju zadań. No i tym się teraz zajmiemy. Ja przerzucę się na odpowiednią stronę. Już jesteśmy. Zadanie jest takie, wykazać, że jeśli P i Q są liczbami pierwszymi większymi od 3, to P kwadrat minus Q kwadrat dzieli się przez 24. No, poprzednio, na poprzednim filmie rozwiązywaliśmy zadanie takie, w którym trzeba było wykazać, że jeśli P jest liczbą pierwszą, to P kwadrat minus 1 dzieli się przez 24. Teraz mamy inną, podobną wersję tego samego zadania. Rozwiązanie zresztą będzie też przebiegało, czy wyglądało podobnie. No na przykład 11 do kwadratu minus 7 do kwadratu to jest 72, czyli 3 razy 24. No, korzystamy ze wzorów skróconego mnożenia, zapisujemy p kwadrat minus q kwadrat jako p plus q i p minus q. No i p i q są liczbami pierwszymi nieparzystymi, bo są większe od 3, a zatem dwójka nie wchodzi w rachubę, więc oba te wyrażenia i suma i różnica liczb nieparzystych jest liczbą parzystą, więc z całą pewnością ten iloczyn dzieli się przez 4, ale co więcej wykażemy, że jeden z tych czynników dzieli się nie tylko przez 2, ale musi się dzielić przez 4. No, skoro to są liczby nieparzyste, to można je zapisać jako jedną 2 razy k plus 1, drugą razy 2l plus 1. To są liczby pierwsze, więc dodatnie, stąd k i l należą do liczb naturalnych, czyli całkowitych większych od zera. No i jak zapiszemy, ile jest p minus q i ile jest p plus q, to dostaniemy takie rozwiązanie. Dwójki się dadzą wyciągnąć przed nawias, to
Rozmawialiśmy o tym chwilę wcześniej. No a teraz tak, jeżeli obie liczby K i L są parzyste albo obie nieparzyste, to ta różnica jest liczbą parzystą, więc P minus Q dzieli się przez 4, no bo jest dwa razy liczba parzysta, więc musi się dzielić co najmniej przez 4. Jeżeli natomiast K jest liczbą parzystą, a L jest nieparzystą albo na odwrót, no to K plus L plus 1 jest liczbą parzystą. W związku z tym P plus Q musi się dzielić przez 4. No, stąd wynika, że 8, że P plus Q razy P minus Q dzieli się przez 2 razy 4, czyli 8. No a 24 to jest 3 razy 8, więc pozostaje nam tylko udowodnić, że 3 dzieli ten iloczyn. No ale to jest P kwadrat minus Q kwadrat, tak? I ani P, ani Q nie dzielą się przez 3, ponieważ są liczbami pierwszymi większymi od 3, ale to oznacza, że P kwadrat przystaje do 1 modulo 3 i Q kwadrat przystaje do 1 modulo 3, a zatem ich różnica, skoro kongruencję można odejmować stronami, przystaje do 0 modulo 3, to znaczy, że 3 dzieli P kwadrat minus Q kwadrat, no i poprzednio udowodniliśmy, że dzieli, że P kwadrat minus Q kwadrat w takiej sytuacji dzieli się także przez 8, a zatem musi się dzielić przez 24.